Hej, cześć, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem oczywiście Wojtek i witamy was w kolejnym odcinku Przeklętej Ady Adeptów. Jest ze mną oczywiście Tomek. Jestem. I Agnieszka. Jestem. Intro. Pojęcie. Tak, i jak już sami słyszeliście, no przeklęty adept, bo no ciężko idzie ta Ada. Bardzo ciężko. Ja wbiłam, więc Ada, ja będę was coverować. Tak, a Tomek, gramy Agi, generalnie Agi, tym samym, co w poprzednim odcinku. Tak. Ja no już nie, Aga się już zmieniła. No, ja. Ja będę was coverowała. Strach na wróble Kate Denson? Możecie powiedzieć, co ona taka... A jaką chcecie mapię? Nie dawaj mapi. Aga, soma ci z butów wystawi. Obojętnie. Nie ma, ty, tam nie ma słomy żadnej. A co? Co ty? Ja mam breakdown na tiruli. A, no widzisz? A no widzę, właśnie widzę, dlatego ci, widzimy. Dlatego ci mówię. Jak coś, to pamiętajcie, że ja się podstawiam i do tego jeszcze wziąłam ten totemium na leczenie, więc jak coś, to będziecie mogli się leczyć. Dobrze. Myślisz, że to nam pomoże? Ja się jeszcze upewnię, czy wszystkie znaczy, ogólnie pamiętajcie, tak. Żeby się komunikować. Lubię nie, twoją naiwność. Ale nie, ostatnio przykład, się tak komunikowaliśmy nie, i nie wyszło. Ostatnio, nie, ostatnio to Tomek źle zrozumiał i on ogólnie biegał po mapiu. Co to do no, na kogoś muszę. No, żeby mnie zrobił na ciebie, nie? A ja jeszcze obsesją byłem, nie? No, ale to jest to, że Wojtek był grzybem w krzakach, a Tomek i tak go znalazł. A czy nie? To jest spoilerowanie. A nie, już można. Boże, to jest... Aga, weź się obudź. Weź, Aga, weź. No myślałam... Ej, właśnie, co ten Wojtek nic nie mówi, że to spoiler? Dobra, nieważne. Nie, Carson, Lukasse! Ja po prostu mam ten, zamiast mózgu słomę dziś. Słoma ci wystaje, dobrze. Okay. Mówisz, że dziś? Dobrze, to tak. Mam nadzieję, że, ogólnie, mam nadzieję że nie zapomnisz, a my wam przypominamy o łapkach, komentarzach, subskrypcjach, wpadnięciu na socialki, linki macie oczywiście w opisie. Aga, gdzie? G2. Bardzo dobrze. Prawiłem tego G2, że mówiłem. Też zapraszamy. To. A ty mówiłeś? Ty mi ukradłeś kwestię? Ty chamił. A ty mówisz intro czasami? Nie masz problem? No to więc co ty mówisz do mnie? Albo mogę. Albo mogę? To przez nogę i w drugą stronę. Nie, co ja gadam, Boże. To przez nogę i dalej mogę. No ogólnie właśnie. Jest tak, że... W drugą stronę. Wracamy ogólnie do nagrywek tak tiruriru i dawno nie było tak tiruriru. Tak, no. Musimy się wdrożyć ponownie. Tak, indeed. Wojtek musi już, po prostu już, swoje już, kwestie już mówić. Dawno nie było tiruriru. Halo, halo. W przypadku kwestii to tylko raz mnie zagięła, że nie wiedziałem, jak powiedzieć. A, chyba na UNO pamiętam. Było. Tak, i mówię, a jak ty się witasz, a ty... No bo tego tak się nie da powiedzieć, to nie, ja też automatycznie nie wychodzi. No to jest automatycznie, no. Ostatnio było tak, jak ja się specjalnie przywitałam i mówię, cześć Siemka, z tej strony Guga, a Ula z Tomkiem, Guga, weź, co ty kuj, panu, jak jakieś pogodynka. Normalnie. Nie, ja, no Aga jak się wita, to jest tak. Hej, cześć, tak, tak jest. Tak, indeed. Chciałam strollować, no ale nie wyszło. Stop trolling us. W momentach trzeba ze stopera kupić. Co? Stopera. Sanostol. Multi sanostol. Jak to było? Nospa? Nospa? Co nospa? No nospa, no. Co? No nie pamiętasz, co nie? Żeśmy mówili? Aha, dobra, whatever. Nospa connecting people. Co? Nospa connecting. Czemu connecting people? O! Spadło coś. Co ty chcesz z nospą? O Jezu, Tomek, o, nie mogę. Nie mogę teraz mówić na tym. No powiedziałaś A, to powiedz B. Nie mogę na odcinku. Dlaczego? O nie. No co to było z nospą? Ogólnie jeżeli Ula ogląda, będzie oglądała ten odcinek, to ładnie Ula może napisać. No że to, że okres? Nie. Co? No to ja nie wiem co. Nie mogę tego powiedzieć. Dlaczego? Bo nie, to jest cenzuralne. Moja traper jest. To powiedz to ładniej, cenzuralniej. Jeżeli Tomek by miał dobrą pamięć, to on by wiedział, o co chodzi. Ale że nie ma, to trudno. Nospa? Ja nie wiem. On idzie do tego. Do czego? Do mnie, do totemia szedł. U mnie goni! Ty kretynko! Jezu, ja myślę... Jezus! A ja myślałem, że się wystawił! On mnie goni! Kuda, tak ja tylko tak powiem. I on tu idzie! Uciekaj, Tomek! Uciekaj, uciekaj! Kurwa, nie w tą stronę! Nie dogadam się z tą... Trzyma!
Dobra, no chłopie, zostaw mnie, daj mi zrobić adepta na Adzie. Ty. Agatko, pomóż mi. A gdzie ty jesteś? Chodzę. Idę. Dobra, Tomek, idź rób Gena tu na przykład na środku. A ja widzę cię, idę. Dobra, jestem w piwni. No nie, to nie piwni. Uciekaj. Dzięki, Agatka. Tylko, że on za mną pójdzie pewnie. Chodź, panie. O, no poszedł za tobą. No. Aha, on mnie nie chce. Chodź, Hamiu! Toś! Co ty robisz? No nic, podstawiłam mu się. Nie, on mnie nie chce, Wojtek. No co za jełop? Ja podstawiłam się, on mnie szlufnął, a i tak... Co to znaczy szluf? Ej, gdzie ty jesteś? Szukam killerza. Ej, dawno mi się nie zdarzyło, że mnie goniła. No goni mnie burak, no! Idę do niej, idę do ciebie. Tomek, rób Gena cały czas, nie? Robię Gena koło cold drink. Masz w mordę paletą. Biegnę za wami. On cię dalej followuje. Spaduwa! Ty Hamiu! Dwa razy już ode mnie paletą dostał w mordę. Tak, tylko że jak ja będę kopierować cię próbowała. No, idź. Ej, on mnie nawet nie pisnął, Wojtek! Co jest? Mów jakiś napaleniec, no. Ej, dwa razy on mnie w ogóle nie, to, nie robi tiruriru. Nic! Nie, Agata! Jezu! Oj, chodź! Jezu, przepraszam! Pisnął mnie! O, spisło, Wojtek, miałeś taki przester. Ale mnie pisnął! Jak on wrzasnął. No ja pierdzielę, typie, weź zostaw mnie, no co ja ci zrobiłem? Skakuj na dół, albo nie wiem, zrób, ja tu jestem. No nie zdo... no oczywiście, kurde, tak myślałem. Ja pij doję. Ej, Wojtek, ale się na ciebie uwziął, ty. No jakaś, kurde, fajfus, no. Tomek, rób ładnice. Albo mówię, to ta Ada jest przeklęta. To Aga czy Ada? Ada. Jaki koleś w ogóle. Pułapki tu postawił właśnie, chyba nie mógł, w każdym... Nie, mnie widział. Nie, w każdym wejściu pułapkę postawił. Dobra, czekaj, ja się muszę zleczyć. Wojtek, mogę iść po ciebie? Nie, bo on tu jest. Nie, ja pójdę, czekaj. Tylko się zleczę. W każdym wejściu macie pułapkę postawioną, tak tylko o, poinformuję. O Boże, ale wiecie co? Dawno mi się nie zdarzyło, żebym ja przez pół mapy, kuźwa... Tomek, ten. Możesz iść, tylko tu jest pułapka na wejściu od razu, więc ją rozbój. Nie, czekaj, uważaj, bo on tam chodzi w okolicy. Patroluje. Oj, chyba widział cię. Kurwa. Idę. Tu są pułapki na wejściu. Zostawił mi Aga. Poczekaj, bo jak tu się wchodzi, kurwa, nie tu! Random chyba mnie ściągnie. Nie. Dobra, on idzie. Tak, random mnie ściąga. Czekajcie. Fajfusiara mnie goni. Nie, już mnie nie chce. Mnie nie goni. No po mnie idzie! Ja, wy się róbcie te geny szybciej. Widzę, że nie pisała ci jest Ada. Ale to już jest to ten wtedy, co Wojtek uciekał i on przez okno. I to było takie szczęście, że on mnie wtedy piznął. To mnie to no chyba dojść. To jest kurna żart! Jaki zasrany tunel, ej! No, ogięło go. Co za koleś? Ja robię gen na koło totem jak coś. Dobra, Lukas se mnie maca. Nie, panie, wiem, może ja chyba kupię do jakiegoś skina w innej skietce niż czerwona? Może ta, to, czy nie, ta czerwień to tak, kurde. Już nie? Triggeruje, może. Okay, ja zaraz po ciebie zostawię tu wszędzie pułapki. Tylko Bodek, trochę jest taka ten... piosenka, czerwona sukienka. Tak? No. Jest na piętrze. Jo? Tak. Wojtek, sekunda, już pod no, ciebie dobrze. Są pułapki. Ej, goni mnie! Jest tylko tutaj, na głównym korytarzu są, ej, ale można ominąć. To wygniataj. Nie myślałem w tą stronę, że pójdziesz. Masz wyjść. Wymacać cię? Nie, ja mam apteczkę, spokojnie, rób Gena. Aga, mogłabyś tam też wygniatać? Dziękuję. Idę. Ja jestem w tej dużej sali. Mura, random mnie leczy. Jestem koło police desk. On mnie dalej goni? Ty robisz w głównej, Tomek? Tak. Mam nadzieję, że to szybko zajebą mnie ręka. Kurwa. Kuźwa, ej, ja nie dam rady zrobić Gena chyba. Jaki on ma...
Co ty masz? Dlatego, bo jesteś zakuty łeb, chamiu. Nie ma pułapki, więc na razie nie rozstawia. Na mnie. Najgorsze jest to, że szyna blokuje mi czasami przycisk CTR i nie wciskam spacji. Poszedł na moje prawo. Do budynku. Ktoś po mnie biegnie. Kto to jest? Random. Random, no. Bo Wojtek mi się tu rozkroczył. Ej, szczerze, ja myślałam, że on mnie nie piznie, więc wróciłam się do niego i stoję koło niego, a on mnie kuźwa wtedy piznął. Ja już nie chcę go widzieć na oczy dzisiaj. Widzę. Dobra, go, idzie w naszym kierunku po Wojtek. To ja stąd idę. Przestań. Sorry. Pamiu. Idę gdzie indziej gena robić. Nie, Wojtek poszedł. To rób dalej, ja znajdę innego, bo tak to stracimy czas. Dobra, robię tam po twojej... na wprost ciebie, Tomek, na górze. On mnie goni? Widzę. O kurwa, jaki ty jesteś tunel! No tunelu jest strasznie, kurde. Dobra, przynajmniej Aga nie nas. Ja pierdolnicze! Dobra, ale jak mnie zabije, to się nic nie stanie. Ale kuźwa chamił. Wywęszył. Normalnie kuźwa. Moją słomę. Może właśnie słomę zostawiałaś. No właśnie. Słowę przypuściłem. To cię wytropił. Dobra, poszedł na ten, przy bramie tam łazi. Straszny tunel, ale dobra. Jak ja sobie umrzem, to będzie luz. No tak, tylko że my jeszcze dwa geny mamy. Dobra, jedno na piętro, bo już żadnego gena nie widzę. Dobrze, że chociaż ten pośrodku mamy zrobiony, bo on jest ogólnie taki najgorszy. Ogólnie nikt po mnie nie idzie, ale to się nic nie dzieje, rób ta geny. O, to ja skończę, to idźcie po Agę. Jest na piętrze. To idź jakoś po nią. Random idzie po mnie, znaczy powoli. Bo ja skończę bardzo. Gena, ja skończę. A ja... O, Aga, idzie random, tak? Random do mnie idzie, no. Chodź randomku, tylko że zanim on tu trafi, to nie dojdzie. Ja nie zdążę na to. Dobra, ja ginę. Ginę. Serduszka w komentarzu dla Agatki. Oj, wiesz co? Dlaczego ty obcą babę kuźwa postawiasz w odcinku? Wszyscy ty się gata. Nie. Jak to nie? No mi to nie wiadomo. Pomówienia, właśnie. Agatka. Ej, a ten kuźwa, z jakąś Agatą się spoufalał? Co to kuźwa za pozdrowienie? Wiesz, czy tego dzisiaj nie było, to właśnie. No, widzisz? A, tam. Jaka chamica. A ja go tak broniłam w tym odcinku. Ogólnie Tomek, jak otwiera... O, przy wejściu, nie. Kurwa, nie. Zdążysz. Ja pier... Tomek. Nie zdążyłem. Wiecie, że tu też jestem? Ale chodzi o to, że... Dlaczego nie puściłeś? Ta brama jest na 9-8. Może 9-7. Jakbyś Tomka cyk-cyk, randoma po prostu musimy poświęcić. Random jest na palecie. Kuźwa, to może się bardzo źle skończyć. Bardzo źle. Ja pierdol. Ale bez sensu zrobiłem teraz. No. No i teraz... No. Tam bramę otwierać? Uciekaj, biegnij do bramy. Gdzie? Nie zdążysz. Kurw. Ja nie wierzę w to. Nie wierzę. A, gdyby, pizdu, gdyby on się, kurczę, nie ten. Gdyby on mi się nie ruszył. Ja nie wszedł tam, to by było pół biedy. No. Ale że zauważył, chociaż ja w sumie też źle zrobiłem, bo mogłem się po prostu nie... Czekajcie, random, nawet dziadka nie ma. Może uda wam się wyiglować, bo takie mogą być daleko. Nie, proszę, no. Popatrz. No. Nie, ta Ada jest przeklęta. Naprawdę. To jest tak... To jest najbardziej przeklęty adept w moim wykonaniu. O, proszę tędy, no tu. Halo, Hamiu, za to, że byłeś tunelem, chodź. Za to, że byłeś kamperem, no kamperem nie był. Całuję cię w buty, no. Całuję cię w buty? No. No, random nie ma dziadka. No weź, co chcesz, żebym się wykrwawił? No weź, Hamiu. Może chce. Wypuść. Random też robi, nie. No nie, no Hamiu, podnosisz i wypuszczasz. Proszę. Ale okropny był ten killer, okropny. No, tunelował strasznie. Jak on cię długo gonił, Wojtek? No. Bo i tak, to i tak dziwne, że udało mi się tyle No właśnie.
I tylko była paleta na twarz, paleta na twarz. A co chyba poszedł? To. No nie widzę, żeby się ruszył, nawet się nie rozgląda. Może dwójeczka? Nie, może poszedł teraz na szybkie stronie. Super. Kto go tam wie? Zanim wy się wykrwawicie, uuu, biszczy. Okropny kiderzy. Znaczy wiesz, Tomek, random umrze szybciej niż ty teoretycznie, więc jeżeli ci by ci się udało, bo klapa powinna być. No wiem. Tylko nie wchodź na pięterko. No jestem na parterze. Bo Biedownice. Surf umrze, znaczy ten, random umrze szybciej niż ty. Szybciej się wykrwawi. Także dobrze się rozglądaj. O, idzie random. Boże, idzie killer. A mogę wejść jako zwłoki ten? Do bałwana? Nie. A nie będzie jeszcze widać tej? Nie, bo jeszcze tamten żyje. Ja tak się wykrwawiłem? Nie, to już było, dobra. Po... A nie? Kill tego randoma wziął. Do piwni. Kurwa, serio? On jeszcze się może spróbować wytegować, nie? Ale chamił. No ma w sumie trzy próby. Ucieknie? To już przyjdzie po mnie i mnie zawiśnie i w końcu random nie po mnie. Albo random ucieknie. Nie. Random już trup. Niemilo. Kuźwa, tak miał, chociaż dwójeczka mogłaby uciec. Nie, bo kuźwa, chamiszcze jedne. Nie, no ja myślę, że jak ja bym, bo ja byłem tak za rogiem, on najpierw wszedł, no, ja wiem, rozejrzał się nic cofnął. Nie było, potem się cofnął, potem znowu wszedł i ja go wyminąłem, ale musiał mnie zauważyć widocznie. Random, czy ty możesz zrobić harakiri, kuźwa? No trzyma się jak... Ej, właśnie, po co on tak robi? Mógłby puścić tego, ważne leży. Było. Tomek, tu jest hak, jak on cię znajdzie. No, ma jakieś wyjście? Cześć, tak, nie ma tak i tak. No kuźwa, randomie, ty chamiu! No tak to można by słyszeć chociaż tą klapę w razie W. No, słyszę tak. TBD, dawaj, klapę. TBD, dawaj. Uy, sam przed spadł, swoją kuźwa, chamiście. Zostaw go! Co on robi? Swoje pułapki. A może cię do klapy zaniesie, ty? Tak. Nie migluj się. O! Uj, uj, uj! Lataj! Szukaj klapy! Tomek! To. Przecież tu już byłeś! Ja wiem. Ale nie było wtedy jeszcze klapy. Ale to on to tak specjalnie zrobił, czy nie specjalnie? Chyba... O! Nie! Skakuj dobrze! Jest! O kurde! Tomek! Kliknąłem chyba 40 klawiszy. Skubany. Ej, ale to był... Nie, takich rzeczy to... To o, było ja. Coś w stylu DBD, daj, daj mi klapę. O Jezu, i mam pipkę. I dostałeś Tomek. Adepta na nim. Jak? Oh. Jak on to zrobił? O Boże, ale mnie ręka napierdala. Nie, bo on wszedł w ale ja nie wiem, czy on to zrobił faktycznie celowo, że wszedł w swoją pułapkę, nie, żeby go puścić? Nie będę wnikać. No nie, ważne, że masz adepta, no więc kolejny odcinek będzie kolejny adept. Mam nadzieję, że ta Ada nieszczęsna w końcu wpadnie, bo naprawdę ja to jest... Ja też wezmę Adę. Bo naprawdę to już jest po prostu ale nieporozumienie. W każdym razie, moi drodzy, dużo akcji, dużo atrakcji dzisiaj było, więc my wam za dzisiejszy odcinek bardzo serdecznie dziękujemy. Była ze mną Agnieszka. Był też Tomek. Byłem. Także pamiętajcie, żeby wpaść na wszystkie nasze socialki i inne rzeczy. Wszystko macie oczywiście w opisach do filmu. No i słyszymy się w następnych. Także trzymajcie się, cześć i... Pa, pa! Pa, pa.